serdecznie dawno nie gościłam na tej scenie, ale chciałam Państwu zrobić wielką niespodziankę i dzisiaj zaprosiłam dwójkę młodych mężczyzn, bardzo zresztą znanych już, którzy jeździli po świecie, zwiedzali, a poza tym występowali na wielu, wielu estradach, nie tylko Europy i kraju naszego, ale również nawet w Stanach i w Australii. Pierwszą osobą, którą za chwileczkę zaproszę, będzie bardzo znany pianista. Jest to człowiek o wielkim talencie, zresztą nie muszę Państwu mówić, bo sami usłyszycie i zobaczycie, jak to wygląda. Prosiłam bardzo, żeby udzielił mi takiego króciutkiego wywiadu, coś powiedział, ale powiedział, że tak strasznie jest zdenerwowany i stremowany, że nic nie powie, tylko się ukłoni i usiądzie do klawiatury. Zapraszamy, ale gromkimi brawami, strasznie mocnymi, witamy młody talent. Proszę bardzo, klaszczemy, talent wychodzi. Nigdy jeszcze u nas nie występował. Talent jest, wiadomo, ale w tym tytule tutaj nie ma, że to jest młody talent. On jest młody duchem. Prawda, Andrzejku? Właśnie. No a drugi młody talent jest troszkę młodszy. Nie gra. No nie wiem, z czego by się śmieć. Nie gra, ale jest poetą. Też bardzo znanym i też się strasznie tremuje, bo będzie pierwszy raz na scenie talentu występował. Też gromkimi brawami witamy go. Mocno, mocno. Prosimy! Jaki ważny założył frak. A pan skąd, proszę pana, do nas trafił? Ja? Z Ursusa. A, to nie wiedziałam, że w Ursusie robotnicy chodzą we frakach po ulicy. Tylko emeryci, proszę pani. Tylko emeryci. O, fajnie by wyglądało, jakby tak wszyscy tylko emeryci, emeryci chodzili. Fraki w Ursusie wszystkie wyszły ostatnio, bo emeryci się rzucili na fraki. I na białe szaliki, już awansem, żeby wyglądać ładnie na 1 maja, bo dostaną 888. No nie wiem, przytargał tu jakąś skrzynkę, pan handluje owocami? Pomidory? Nie. Pomidory? Pomidory? Nie. A, bo tak z pomidorami pani coś skojarzyła. No. Nawet dobra myśl, bo mam dużo czasu jako emeryt i może by pohandlować, ale nie. Tak myślałem sobie, że nie ma krzesła na środku. Nie ma krzesła, ale instrument jakiś pan ma? Instrument mam. Ukryty. Ukryty? No nie, no. Jak się nazywa pański instrument? Struny głosowe. A, to dobrze, dobrze. Przepraszam, bo skojarzenia mam takie. Nie, przepraszam, nie, ale struny głosowe nieraz muszą troszeczkę być nawilżone. Wodą, wodą, panie emerycie, wodą. Witek, czy to jest wyborowa? Tak, nie. Tak. Proszę Państwa, zaśpiewamy Państwu dwie fajne piosenki napisane przez poetę Andrzeja Bartkowskiego. Wykona go razem ze mną, oczywiście przy akompaniamencie Andrzeja Płączyńskiego. I będą to piosenki o miłości. Nie, 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 jedna jest o miłości, jedna tylko. Jedna piosenka o miłości, a druga? A, dobrze, będzie niespodzianka. Kokosimy się, kokosimy. Pierwszy raz na scenie. No trudno się dziwić, nerwy. Nerwy, straszne. Ja też pierwszy raz na scenie talentu występuję. Pewnie nam się wszystko tutaj pomyli, ale pomyli, gdyby co, ale gdyby co, to proszę nie strzelać. Nie strzelajcie, bo my amatorzy jesteśmy. Amatorzy, tak. Pierwsza piosenka jest zadedykowana dla? Miłości. A dla kobiet.
Mówiłeś, że dla kobiet. Wczoraj święto kobiet, proszę Państwa. Jak święto kobiet, to chciałbym jeszcze... O Jezu, że ja siedzę na skrzynce od pomidorów. Chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że spóźnione, ale szczere. O, tak streszczę to wszystko. Ale proszę Państwa, te kobiety się liczą w naszym życiu, nie tylko w naszym. Ja wczoraj miałem tutaj płomienne przemówienie do naszych pracowników i mówiłem, że one nie tylko znaczą dla nas, ale także dla całej kuli ziemskiej, dla wszystkich zakątków, dla wszystkich dolin, cieśnin, jakichś tam jezior i tak dalej. One tworzą piękno i wartość tej ziemi. Także kochane kobiety, wszystkiego najlepszego Wam życzę. Matkom, córkom, żonom najdroższym. 43 lata jesteśmy, a piosenką miłości będziemy zaraz śpiewać. Kochankom też! Też. I wnuczkom. Dopuścić proszę go do mikrofonu, nie, ale jeszcze, tak jeszcze o jednej chciałem śpiewamy. Powiedzieć kobiecie. Jeszcze o jednej kobiecie. Polsce. Życzymy jej jak najlepiej, żebyśmy przestali mieć różne zdania na jej temat. Żebyśmy się nie kłócili, żebyśmy jej tworzyli jej dobro. Ale się wzruszyłem. Ale jedziemy. Tak to jest dopuścić go do głosu. Ach, kurde. Wszędzie będzie papilał i gadał. No to co? Zaczynamy. Gdybyście znali mego męża, jak on codziennie mnie zwycięża, ci zawsze ze mnie poddano. Śpiewam co rano. Mój Andrzeju, ze mną walcz, lecz gdy słabnę, uchyl tarcz. Ja też pragnę ciebie zwyciężać, ale bycie nie nadwyrężać. Mój rycerzu, słabniesz już, chociaż w tobie ani mąż. Jak się czasem miłością naprężysz, coś ci pieprznie i nie zwyciężysz. Gdybyście znali moją żonę, jak krzywo patrzy w moją stronę, ona często mą miłość odrzuca, aż mi jest ciężko na płucach. Ach, Ireno, księżyc zgasł. Ach, Ireno, spójrz choć raz. Ach, Ireno, jesteś dla mnie areną. Tyś jest sztuką, a ja klaun. I w tej roli spełniam się, choć mnie boli. Kocham cię, mogę dźwigać dla ciebie walizy, no i śpiewać ci wokalizy. Mój Andrzeju, śpiewasz pięknie, boję się, że coś ci pęknie. Cóż przy tobie znaczy sam ładyś, ale proszę się nie zadysz. Ach, Andrzeju, śpiewaj mi, do twych wnętrz mi otwórz drzwi, a ja wtedy otworzę ci lufcik do mych wnętrz, a ja już ci wtedy nie by. Nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą duszę i ciało, żeby nam się nie odechciało. Gdybyś, Ireno, wiedziała, że każdy mój członek kocha cię.
A co wtedy robi matusza? Ona mnie po prostu rozjusza. Ach, Andrzeju, we mnie wchodzę jak u mafii do pieniądza. I tak rządzi, tak rządza mną jak rząd. Pożar serca, czujesz swąd? Ach, Ireno, czuję swąd. Żar miłości, nie wiem skąd. I ta miłość się we mnie rozpala, żem szczęśliwy jak Dalana. Ach, Andrzeju, księżyc zgasł. Ach, Ireno, spójrz choć raz. Choć nam serca z miłości pękają, to kochania, kochania wciąż mało. Oj, mało, mało. Wtedy niech by nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą duszę i ciało, żeby nam się nie odechciało. Wtedy nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą duszę i ciało, żeby nam się nie odechciało. Wtedy niech by nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą duszę i ciało, żeby nam się nie odechciało. Nawet grzech, bierz mnie całą, rób co chcesz. Szamocz wściekle mą duszę i ciało, żeby nam się nie odechciało. Proszę Państwa, Irena to młoda, ale ja stary dziad, 74 lata, żeby się tak wygłupiać. Koniec świata. Proszę Państwa, tę piosenkę też zadedykowaliśmy naszemu kochanemu beneficantowi, artyście wielkiemu, ale czasem trzeba troszeczkę odejść od realiów i troszeczkę się rozprężyć. Teraz zaśpiewamy jeszcze, My jesteśmy amatorzy, zaznaczamy, nie rozdaliśmy rewolwerów, bo normalnie rozdajemy. Proszę Państwa, Wituś, dla Ciebie piosenka teraz będzie. Czekam. Witolcie, ach artysto, rysujesz nam przyszłość, karykatyzując dzisiejszy nasz stan. Zachęcasz wrogów hordy, skalując nasze mordy, tak by uwiarygodnić ich wrogi plan. Jak rzadko która ta twa karykatura, drapieżna i bolesna bardzo często, ale potrafi wiele wskórać i choćby po niej dziura, to dziura ta wypełnia się morałem. Mysyrowicz, jak on rysować umie? Mysyrowicz, cóż jeszcze w tym rozumie? Aby jeszcze nie jedną myślą błysnął, nie jednym dziełom sztuki nam wytryznął. Ale aby trysk nie oślepił oczu, by po trysku cudownie się poczuć. Mysyrowicz, najlepiej z nas ty wiesz, tryskaj byśmy my mogli tryskać też. A
on nam tryska piórkiem i inteligencją. Inteligencja temat, a więc ją magluje w rysuneczkach, karykaturach, szkicach, absurdem mądrość. Czy można tak wytyczać? Och, panno ty niebiesko, czy można tak kredką wytyczać państw i lądów, narodów rację i w tajemniczą ciszę farbą czy długopisem anarchię wmalowywać lub demokrację? Mysyrowicz, jak on rysować umie, Mysyrowicz, cóż jeszcze w tym rozumie? Aby jeszcze nie jedną myślą błysnął, nie jednym dziełem sztuki nam wytrysnął, ale aby trysk nie oślepił oczu, by po trysku cudownie się poczuć. Mysyrowicz, najlepiej z nas ty wiesz, tryskajmyśmy my mogli tryskać też. Nikt tak jak Mysyrowicz fantazji nie wyżłobi, tak jak wirtuoz żłobi z Schuberta nut. I weźmie karton, piórko i krzyknie niebu chmurką, że sztuka, sztuka, sztuka to jest cud. Nikt tak jak Mysyrowicz fantazji nie wyżłobi, jak wirtuoz żłobi z Schuberta nut. I weźmie karton, piórko i krzyknie niebu chmurkom, że sztuka, sztuka, sztuka to jest cud. Mysyrowicz, jak on rysować umie, Mysyrowicz, cóż jeszcze w tym rozumie? Aby jeszcze nie jedną myślą błysnął, nie jednym dziełem sztuki nam wytrysnął, ale aby trysk nie oślepił oczu, by po trysku cudownie się poczuć. Mysyrowicz, najlepiej z nas ty wiesz, tryskajmyśmy my mogli tryskać też. Stop, 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 przepraszam, stop. Nikt tak jak Mysyrowicz fantazji nie wyżłobi, tak jak wirtuoz żłobi z Schuberta nut. I weźmie karton, piórko i krzyknie niebu chmurkom, sztuka, 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 to jest cud. Nikt tak jak Mysyrowicz fantazji nie wyżłobi, tak jak wyżłobił. I weźmie karton, piórko i krzyknie niebu chmurką, że sztuka, sztuka, sztuka to jest cud. Mysyrowicz, jak on rysować umie, Mysyrowicz, cóż jeszcze w tym rozumie? Aby jeszcze nie jedną myślą trysnął, nie jednym dziełem sztuki nam wytrysnął, ale aby trysk nie oślepił oczu, by po trysku cudownie się poczuć. Mysyrowicz, najlepiej z nas ty wiesz, tryskajmyśmy my mogli tryskać też. Tryskajmyśmy my mogli tryskać też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Jezus,
Nawet niebiosa zaczęły protestować. Proszę Państwa, to była premiera tej piosenki, absolutna premiera.